Impel jak burza przeszedł przez ćwierćfinał. Nie dał najmniejszych szans Muszyniance, wygrywając batalię 3-0. W zespole z Wrocławia nie było jednak wielkiego świętowania. Wszystkie zawodniczki wygraną rywalizację z Muszyną potraktowały jako coś planowanego. Na pewno wszyscy byli zadowoleni z tego wyniku, bo właśnie pojechałyśmy tam, żeby zagrać ten jeden mecz na 100% swoich możliwości i właśnie go wygrać, nie grać kolejnych meczów. Teraz na pewno skupimy się na kolejnym meczu. To, co było, to już nie jest ważne. Teraz liczą się tylko kolejne mecze z Atomem. Sztab trenerski Impelu jest zadowolony przede wszystkim z tego, że rywalizacja z Muszynianką nie kosztowała ich podopiecznych bardzo dużo zdrowia. Wszystko skończyło się po 3 meczach, po 3-0. Bilans setów jednak nie był tu najważniejszy. Ja prywatnie nie patrzyłem na to, czy będziemy wygrywali 3-0, 3-1. Oczekiwałem jakby dobrej gry i zwycięstw. Jeżeli udało się to zrobić w 3 setach w każdym meczu, jest to dla nas, myślę, bardzo duży sukces, bo te wszystkie sety były grane na przewagi, także było bardzo ciasno i to, że wygraliśmy te mecze w ten sposób, to tylko jest duża chwała dla naszego zespołu, dla naszych dziewczyn. Także to świadczy o klasie naszego zespołu. Mam nadzieję, że tak będziemy dalej kontynuowali, będziemy utrzymywali przeciwnika na dystansie. Jeżeli nawet nie utrzymamy, to w końcowej fazie seta będziemy w stanie wygrać. Wrocławianki zaprezentowały wysoką formę w rywalizacji z Muszynianką. Teraz powinna być jeszcze wyższa. Impel imponuje brakiem przestojów w grze i odpornością na stres w końcówkach wyrównanych partii. Pewnie wygrywa. Poprawiłyśmy właśnie ten element. Tak nie zdarzały nam się również przestoje takie jak we wcześniejszych meczach. Myślę, że to tylko optymistycznie napawa na te kolejne mecze i mam nadzieję, że teraz to, te końcówki zawsze będą należały do nas. Trenerzy Impelu wiedzą wszystko o Atomie, szkoleniowcy Atomu wszystko o Impelu. Nie ma się co spodziewać wielkich zaskoczeń. Decydować może dyspozycja dnia, bo zespoły nie mają obecnie przed sobą tajemnic. Wszystko o wszystkich zespołach, bo przez cały czas analizujemy wszystkie mecze, wszystkie zespoły, więc jak najbardziej będziemy i też na ten mecz dobrze przygotowani. Analizujemy też sobie nasz pierwszy mecz, który graliśmy z nimi tutaj we Wrocławiu, kolejny tam, który niestety przegraliśmy, także ta rywalizacja była jakby po jeden, można powiedzieć. To tylko świadczy, że w tej parze mogą paść różne wyniki. My byliśmy na trzecim miejscu, oni na drugim, więc ta różnica, jeśli chodzi o miejsce po rundzie zasadniczej, była minimalna, więc jak najbardziej możemy się spodziewać dobrego wyniku. Półfinał toczyć się będzie do 3 zwycięstw. 2 pierwsze mecze zostaną rozegrane w sobotę i niedzielę w Trójmieście. Gdyby o sukcesach trenerów decydowało tylko doświadczenie, nie miałaby pewnie szans. Optymizmem może ją napawać fakt, że w ubiegłym roku najlepszym szkoleniowcem nie został wcale najbardziej doświadczony. Do nowego życiowego wyzwania podchodzi z sercem i uśmiechem. Zarówno będę debiutować ja, jak i moje 2 konie. Mam je w treningu od października zeszłego roku. Całą zimę przepracowaliśmy. Warunki pogodowe były bardzo fajne, więc można było trenować na bieżni toru. Jak będzie, to się okaże. Na razie wszystko jest w porządku, konie zapowiadają się bardzo dobrze. To przedstawmy podopiecznych trener Kaszczyszyn. Klacz, która niewątpliwie jest bohaterem drugiego planu naszej informacji z Partynic, może w sezonie odgrywać już role pierwszoplanowe, ale na bieżni. Klaczka się nazywa Uczytelka Tańca, jest to 3-letnia klacz pełnej krwi angielskiej i mam jeszcze jednego ogierka w treningu, również 3-letni konik pełnej krwi angielskiej, zwany Karny. Przed inauguracyjnym sezonem wiele niewiadomych. Rozgrywki 2014 dla młodej trener będą na pewno dobrą lekcją. Liczy, że szybko wyciągnie z niej wnioski i że jej podopieczni sprawią jakieś niespodzianki. Na pewno jest to dla mnie nauka, jest to dla mnie nowe doświadczenie, ale zarazem mam nadzieję, że koniki się sprawdzą i jakaś niespodzianka będzie, że coś jednak wygrają, bądź przynajmniej będą dobrze biegały. Mam taką nadzieję, ciężko pracujemy, wkładamy w to serce, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Młoda, zdolna, ambitna, ale wie, że jeszcze sporo nie wie. Korzysta z porad bardziej doświadczonych szkoleniowców, oby ci konkurenci bądź co bądź dobrze radzili. Pracuję jako jeździec u trenera Roberta Świątka, więc jeżeli mam jakieś wątpliwości bądź pytania, to radzę się jego, bo niestety jest tak, że jeżdżąc można jeździć długo i mieć doświadczenie, natomiast trening to jest zupełnie coś innego, więc radzę się innych. Oczywiście mi każdy podpowiada, nawet jeździć jockeye, którzy mają jakieś doświadczenie, no i zobaczymy, w ten sposób się będę uczyć po prostu. Konie pod bacznym okiem trenerów szykują się do wyścigowej inauguracji sezonu 2014, ta już w kwietniu.
Radosław Szymanik powołał 4 zawodników na kwietniowe spotkanie, które zostanie rozegrane w Warszawie. Niepodważalna jest pozycja najwyżej sklasyfikowanego obecnie w rankingu światowym polskiego tenisisty Jerzego Janowicza. 20 zawodnik ATP zagra na rakiecie numer 1. Parę deblową tworzyć będą Mariusz Fyrstenberg i Marcin Matkowski. Tu też nie było niespodzianki. Obaj tenisiści od lat należą do najlepszych duetów tenisowych świata. Szymanik najbardziej wahał się przy wyborze drugiego singlisty. Do gry na dwójce kandydowali przedstawiciele wrocławskich klubów Łukasz Kubot z KKT i Michał Przysiężny z Matchpointu. Ostatecznie wybór padł na tego drugiego. Kapitan miał spory ból głowy w tej kwestii. Jak przyznał, decydowały niuanse, bo obaj tenisiści prezentują obecnie podobny poziom i zajmują zbliżone miejsca w rankingu. Oznacza to, że polscy reprezentanci w meczu z Chorwatami w drugiej rundzie grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej Pucharu Davisa w Warszawie wystąpią w takim samym składzie jak w poprzednim spotkaniu tych rozgrywek z Rosją. Stawką spotkania, które zostanie rozegrane od 4 do 6 kwietnia, jest występ w barażu o elitę. Rozpoczynamy od dyscypliny, która zawsze cieszyła się i pewnie zawsze będzie się cieszyć wielkim zainteresowaniem, czyli siatkówki. Zaglądamy do drugoligowców. Na tym szczeblu męskiej rywalizacji są dwie grupy. W tej pierwszej stawce przewodzi Łącznościowiec, w drugiej LTS Wrocław i Kwest do Kupa. Najwięcej emocji podczas pierwszego weekendu zmagań dostarczyły 3 spotkania. Kabanos przegrał ZSP Kretes 1-2, LZS Śrędzianin uległ przyjezdnym 1-2, a Adrenalina Sobótka przegrała z Nankatsu też 1-2. Parkiet siatkarski zamieniamy na arenę piłkarską. Sporo dzieje się w rywalizacji piłkarzy na hali, ale to, co najważniejsze, dopiero przed nami. W najbliższą niedzielę poznamy najlepszy zespół batalii. Na razie znamy 8 uczestników ćwierćfinałów, którzy w sobotę powalczą o wielki finał. O te miejsca rywalizowało kilkadziesiąt drużyn podzielonych na 8 grup. Tylko najlepsi otrzymywali przepustkę do ćwierćfinału. Należą do nich Szpilmacherzy, EPI, Nokia NSN, Modeco Football Team, Alpine Stars, Słoneczne Krzyki, Hemmersbach i Playmo. Jak to zwykle bywa, każda z drużyn ma swojego najlepszego strzelca i najlepszego asystującego, czyli gwiazdę. My dziś wyróżniamy liderów klasyfikacji kanadyjskiej. Co ciekawe, to zawodnicy jednego zespołu po 8 punktów zgromadzili na swoich kontach Jakub Reimer i Kamil Żbik z Alpine Stars. Na koniec odwiedzamy miłośników wspinaczki sportowej. Ta jakże efektowna konkurencja ma za sobą już 2 z 3 eliminacji dających składową na OMW 2014. Pierwsza odbyła się we wspinaczce na czas, druga we wspinaczce w prowadzeniu. U juniorek za ostatnie zmagania 100 punktów do generalki dopisała Wiktoria Skonieczna, u juniorów Adam Kowal. Rywalizują nie tylko młodzi, też między innymi mastersi. W tym gronie mamy 2 liderów, Grzegorza Mielczarka i Przemysława Wróbla. Największym zainteresowaniem cieszą się kategorie kobiety i mężczyźni. Łącznie startuje w nich prawie 100 śmiałków. Płci pięknej przewodzi Anna Grabińska, panom i Andrzej Kowal. Co nas czeka w kwietniu w ramach OMW? Polecamy na przykład bowling. Zaczynamy od powrotu bowlingu. Gramy w bardzo ciekawym miejscu, w galerii Sky Tower. Rywalizacja toczy się w 3 kategoriach. Walczą kobiety, mężczyźni, dwójki open. Gorąco zapraszam, to jest dyscyplina, która po latach do nas wraca, a która dziś robi zawrotną karierę. Jest też coś dla fanów koszykówki. Rozpoczynamy zapisy do zawodów w koszykówce i proszę się spieszyć, dlatego że troszeczkę w tym roku zmieniliśmy zasady. System rozgrywek jest taki, że walczymy w 2 ligach i zapraszamy 26 drużyn. Te zapisy trwają do 7 kwietnia. Radzę się spieszyć z tego względu, że już mamy na liście 12 drużyn i wiem, że zainteresowanie koszykówką jest u nas ogromne. Szczegóły dotyczące rywalizacji można znaleźć na stronie internetowej mistrzostw, a kolejne spotkanie z otwartymi mistrzostwami Wrocławia w Sport Game już 9 kwietnia. Zapraszamy.